Po zwycięstwie nad reprezentacją Gruzji w drugim meczu podczas turnieju w Izraelu nasza reprezentacja do lat 16 mierzyła się z Białorusią. Aż 9 zmian w wyjściowym składzie w stosunku do pierwszego meczu. Trener Dariusz Gęsior pozostawił tylko Radosława Sewerysia i Wiktora Kamińskiego. W pierwszym składzie m.in. Antoni Kozubal, czyli autor jedynego gola w meczu z Gruzją. Jako pierwsi w tym spotkaniu groźnie zaatakowali Białorusini. Aleksiej Garas zatrudnił Oliwiera Zycha. Pierwsza szansa Polaków w minucie 23. Adrian Tymiński otrzymał piłkę na lewej stronie, poszukał w polu karnym kolegi, ale brakło centymetrów, by tę akcję zakończyć strzałem. 8 minut później jeszcze lepsza okazja. Piotr Starzyński z piłką w polu karnym, wyłożenie do Tymińskiego i również tym razem szczęście jest przy reprezentacji Białorusi. Ostatni kwadrans pierwszej połowy dobry i ofensywny w wykonaniu Polaków. Tym razem w roli głównej widzimy Wiktora Kamińskiego, ale najpierw obrońca Witalii Para, a potem bramkarz Aleksandr Gruszewski ratują naszych rywali przed utratą gola. Białorusini w zasadzie zamknięci na własnej połowie. Z dużą regularnością zatrudniany bramkarz naszych rywali. W 39 minucie akurat obeszło się bez jego interwencji, bo Starzyński uderzył minimalnie niecelnie. Napór podopiecznych Dariusza Gęsiora nie ustawał. 2 minuty po strzale Starzyńskiego, miękkie dośrodkowanie Brzozowskiego. Wydawało się, że nic z tego nie będzie, ale między obrońcą a bramkarzem pojawił się Starzyński. No i znów było bardzo groźnie. W ostatnich 3 minutach pierwszej połowy jeszcze 2 kolejne dobre szanse Polaków. Najpierw indywidualna akcja Wiśniewskiego, zakończona jego strzałem. A chwilę później uderzenie głową Adriana Tymińskiego. W obu tych sytuacjach interweniował Gruszewski i tylko jemu Białorusini zawdzięczali czyste konto do przerwy. Na drugą połowę Polacy z 3 zmianami w składzie. Pojawił się na boisku Norbert Pacławski, Jakub Antczak i Kacper Duda, czyli trójka zawodników ofensywnych. Jako pierwsi dość niespodziewanie zaatakowali rywale. Ten strzał broni Oliwier Zych. Odpowiedź Polaków w 55 minucie. Miłosz Brzozowski środkiem, prostopadle do Piotra Starzyńskiego. Niestety na nagraniu przekazanym nam przez gospodarzy nie widać momentu zdobycia tego gola, no ale co do tego, że gol padł, nie ma wątpliwości. Piotr Starzyński do asysty w meczu z Gruzją dokłada gola w spotkaniu z Białorusią i tym razem zdecydowanie wcześniej Polacy obejmują prowadzenie. Tuż przed upływem godziny gry asystent, czyli Brzozowski, pokusił się jeszcze o strzał sprzed pola karnego. Niepewnie, ale skutecznie interweniował białoruski bramkarz. W kolejnych minutach na boisku pojawili się Tomasz Pieńko, Patryk Romanowski, a w końcówce jeszcze Marcel Ruszel. No a ta końcówka przeniosła kilka nieśmiałych prób rywali. Widzieliśmy strzał Szkolara, który nie mógł zagrozić naszej bramce. W 84 minucie z większej odległości uderzył natomiast Szamanow, ale tutaj tym bardziej bez problemów interweniował Zych. Dużo groźniejsze były w tej końcówce ataki Polaków. 2 szanse na podwyższenie wyniku miał Norbert Pacławski, który najpierw z ostrego kąta trafił w boczną siatkę, choć niektórzy widzieli już piłkę w bramce. Tuż przed końcem czasu podstawowego świetnym prostopadłym podaniem popisał się Jakub Antczak, ale jego klubowy kolega otoczony rywalami nie dał rady zakończyć tego groźnym strzałem. Mecz z Białorusią nasza reprezentacja do lat 16 zakończyła więc takim samym rozstrzygnięciem jak pierwszy mecz z Gruzją. Po 2 spotkaniach biało-czerwoni mają w dorobku 6 punktów. Tyle samo co Izrael, który pokonał Gruzję 5-2, a to oznacza, że niedzielny mecz Izrael-Polska będzie można traktować jako finał tego towarzyskiego turnieju.